Dinozaury nową atrakcją Sosnowca. Powstaje tam ścieżka paleontologiczna, której budowa ma się zakończyć w listopadzie. Do kompletu brakuje jeszcze kilku dinozaurów, które niedługo dołączą do tych już stojących w parku imienia Jacka Kuronia. Fatima Orlińska. Dinopark, czyli edukacyjna ścieżka paleontologiczna, to kolejna atrakcja parku w Kazimierzu Górniczym. Powstała z inicjatywy mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku. Jedynym z trojga pomysłodawców projektu jest sosnowiczanka, którą zainspirował syn. Mój syn jest fascynatem prehistorii gadów kopalnych i on nas zaraził też swoimi pomysłami, wobec czego postanowiłyśmy stworzyć taki projekt. Napisałyśmy, przedstawiłyśmy mieszkańcom i mieszkańcy zaaprobowali, zagłosowali. Dziękujemy za te 3894 głosy, za każdy z tych głosów, dlatego że te głosy pokazały, że mieszkańcy faktycznie oczekują tego projektu, że jest on pożądany w naszym mieście. Faktycznie nie ma takiego parku, nie ma takiej ścieżki edukacyjnej. Do projektu zaproszono naukowca z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dzięki konsultacjom merytorycznym z doktorem Dawidem Surmikiem, wykładowcą Wydziału Nauk Przyrodniczych, możliwa była rekonstrukcja dinozaurów, które stanęły w parku 1:1. Wśród nich są dinozaury gobijskie, czyli te znalezione w trakcie polsko-mongolskich ekspedycji paleontologicznych w latach 60. i 70. I bazują one na materiale, który właśnie został wtedy opracowany i jest opracowywany w dalszym ciągu. Głównie właśnie w Instytucie Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, ale też we współpracy z naszą uczelnią, z badaczami z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pan Dawid odpowiadał nie tylko za konsultacje przy rekonstrukcji, ale również redagowanie treści naukowych tablic informacyjnych. Dlatego Dinopark nastawiony jest nie tylko na rozrywkę, ale również lekcje prehistorii dla dzieci i młodzieży. Realizacja projektu przesunęła się z powodu pandemii i zmieniających się cen, jednak finalnie w listopadzie nastąpi jego zakończenie. Powstały ścieżki, natomiast jeszcze są dwie jakby dodatkowe składowe, to jest zielony labirynt, który jest też w ramach tego Dinoparku i oprócz tego jest jeszcze taka strefa z leżakami, która też jest jakby domknięciem całości tego projektu z budżetu obywatelskiego. No i tak na dobrą sprawę kolejnej atrakcji parku w Kazimierzu. Dodatkowo przy ścieżce powstaną ławki, podświetlenie dinozaurów i nasadzenia. Cała inwestycja kosztowała 1 100 000 zł.